Moje kebaby z tej strony Martyna i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii. Słuchajcie, ja tutaj naprawiam nasze dzieci przede wszystkim w ogóle strasznie mi klika myszka. Bardzo was przepraszam, jakby za to nie umiem tego w żaden sposób wyciszyć. W sensie zawsze jak to wyciszam, to wtedy jakoś tak mi się zdarzy ustawić, a właściwie wiecie, ta gra trochę polega na klikaniu tą myszką, więc jest to dla mnie nawet Irytujące, jak to tak mocno słychać. Także proszę udawajcie, że tego nie słyszycie, a ja dalej będę. O właśnie, bo Wy tutaj wszyscy jesteście do życia nieprzygotowani. Dalej będę, jakby walczyć, co powinnam ustawić, żeby tego klikania nie było aż tak słychać, bo. Jak ustawiam niektóre opcje, no to wtedy kończy się to zazwyczaj tak, że mnie słuchać słabo albo mnie ucina i, i wiecie, i jakoś nie wiem, nie mogę znaleźć idealnego środka do tego. Nie wiem dlaczego, nie pytajcie mnie. <laughs> jakoś z obs mam taki problem. Słuchajcie, ustawiałam jakąś bramkę szumów czy coś takiego. Ogólnie mamy przewalone, bo oni tutaj śpią, ona to w ogóle nie robi rzeczy, o które ją poprosiłam. Nie wiem, w ogóle surunatka widziałam napisała komentarzy i jej, jej się bardzo podoba, kiedy się denerwuje Tak, no ta gra to mnie ostatnio to prowadzę naprawdę słuchajcie do szewskiej pasji i już nawet nie ma co komentować, że tak powiem, tematu. Dobra, ja bym chciała, żebyś ty zjadł, jak wstaniesz, bo ja wiecie, mm, oni ogólnie to już się obudzili coraz szybciej, więc jakby się faktycznie obudzili, tak jak planowali, no to o Jezu, dobra, to ja usunę to w końcu. Miałam to zrobić 100 lat temu i do teraz tego nie zrobiłam. W końcu się tego pozbyłam. Nie wiem, czy będzie duża różnica między jednym klipem a drugim, bo mam wrażenie, że to w ogóle nie wpływa w żaden sposób na mikrofon, ale no musicie mi powiedzieć. Dobra, chciałabym, żebyś teraz ty zjadła. Ja wiem, dzieciaki muszą. Aha, no czemu ty nie idziesz? Idź. Bo może coś źle kliknęłam. Dobra, i potem. Aha, dobra, już tobie kazałam. No i młody jeszcze śpi, w ogóle Samir jest głodny. Trzeba im coś tam, słuchajcie, na górę wystawić, bo oni będą narzekać. Właśnie może te naleśniczki, ile ich nam w ogóle zostało? Siedem. Słuchajcie, ty jesteś głodna, no to chociaż zjedz, ja wiem, że jesteś śmierdząca i w ogóle... Ale kurde, jakoś musimy sobie powoli poradzić, a ty na razie ją zostaw, okej? Okay? Ja wam w ogóle wyłączyłam tą wolną wolę, a wy i tak wolicie... Nie wiem, ja włączyłam? Przecież włączyłam ostatnio, gdzie to była rozgrywka? Wolna wola wyłączona... No, a to i tak nie działa, oni i tak mają wolną wolę, bo automatycznie chcą robić jakieś rzeczy I to nie jest wcale to, o co ich prosiłam Okej, okay, ty się ogarniesz i teraz tak, idziesz posprzątać oborę Na razie dziećmi się nie zajmujesz, bo dwie osoby przy dwój... No w ogóle, nawet wiecie, jakbym chciała ich podzielić na jedno dziecko To już będzie zaraz problem, bo um, oni będą chcieli podejść do tego samego babyka I zaraz ja się będę wkurzać więc na razie spróbujemy sobie poradzić. Tak, oni teraz jedzą. Młody to w ogóle też z higieną słabo, ale nie... Aha, on jest tu. Teraz pytanie, czy ty będziesz w stanie ją tutaj mi... Gdzie ty idziesz z tym talerzem? Tu jest jeszcze jakiś talerz, że ty tak daleko idziesz? Okej. Okay. Nie wiedziałam, że któryś z was tutaj poszło się... Ten jak długo się kąpie w ogóle, bo ja mówiłam kąpiel z bąbelkami chyba. Aha, czy ty mu zabrałaś? A, dobra, to nie. To umyj ją tu. Jezu, nagle z dupy ona ma pełno jakichś naczyń, nie wiem skąd. Yy, aha, i ja cię poprosiłam, żeby coś robił, żebyś zrobił coś, a ty stwierdziłeś, że tego nie zrobisz. Nie wiem, dzisiaj macie jakiś taki dzień, widzę, że wam się nie chce po prostu. Ale dobra, no mam nadzieję, że jak puszczę... I dobra, i teraz ciebie zostawiłam i ty nagle nie wykąpiesz tego dziecka. Wykąp dziecko. Wykąp dziecko. Wykąp. Dobra, ona będzie w trakcie. No to już zaczynam wierzyć, że coś się zmieni. Ehm, no, na no, na no, na no, na no, na no. wykąpiamy dziecko, nakarmimy lamę, ostrzyżemy lamę. Znaczy, ostrzyżymy? Ostrzyżemy? Jezu, ostrzyżemy? Nie wiem, ja nie chcę jej ostrzegać, nic złego się raczej nie dzieje, ale wiecie, o co mam na myśli. Dobra, ona będzie umyta, to potrwa 100 lat, zanim ona ją umyje. A młodym się nie ma, kto zająć? Oczywiście, że tak, no bo kto by się zajął młodym? No, młodego nie ma czasu, młody. Pogadaj se z tym, nie wiem, zrób se cokolwiek, bo wam się lubią dzisiaj psuć rzeczy. Jak ja z wami coś robię, więc powinnam uważać szczerze na to, co wykonuję. O zobaczcie, ile mamy tego niesprzedanego. Hmm. Ona 100 lat ją będzie chyba kąpać, a przez to, że ona ma bardzo. Ja w ogóle wiecie co, w moim sejwie, w którym ja gram, w ogóle nie mam dzieci i tak się zastanawiam, czy w ogóle mam psychę przetestować dzieciaki, bo chyba nie mam. Jakby ostatni update był znowu, w sensie do tych nowych paków, które wyszły. Ja je mam, coś tam z imprezą i coś tam z miastem, ale no to nie jest nic, co by na grę wpłynęło i niby pewnie jakieś fiksy też doszły, ale wiecie, to nic takiego. Specjalnego. Wiem, słuchajcie, śmiejecie się ze mnie. Yy, musimy priorytet... Nasze zwierzęta bo będą na mnie krzyczeć, a tak nie mogę na to pozwolić, słuchajcie. Dobra, dziecko umyte. To teraz to dziecko trzeba wysikać. Ty sobie poradzisz z tym zadaniem. Czy będziesz mi próć się? Aha, okej. Okay. Dobrze. A teraz? Okej. Okay. Nie wiem o co chodzi. Czy ktoś, nie wiem, ma może podobny problem? Bo ja dużo simowych YouTuberów oglądam i nie widziałam, żeby oni mieli aż takie problemy. A też dużo jakby YouTuberów, simsowych, których ja oglądam, to są też YouTuberzy, którzy dużo z modów korzystają. Więc powiem Wam szczerze, czasem jestem naprawdę yy, zdziwiona, że jest tak ciężko w tą grę po prostu grać i w niej funkcjonować, w takich normalnych, typowych akcjach. No bo wiadomo, póki dzieci nie było, to oni ciągle robili to samo. On, on to naprawdę nie ma wolnej woli, bo nawet nie ogarnia zabawy z tym. Chyba, że może ten brak wolnej woli sprawia, że oni się tak bują. Nie są... Nie, nie chcemy członkostwa. E, bo wiecie, ja co jakiś czas sobie wrzucam i sprawdzam, czy mode mam aktualne, ale... Prawda jest, tak, starajcie się. Prawda jest taka, że na tym save'ie to nieważne, czy mam grę bez modów, czy z modami, to tu zawsze mam jakieś błędy. A tak naprawdę nie mam tutaj żadnych modów, które wpływałyby na grę, jeśli wiecie, o co chodzi. W sensie takie, nie wiem, jakieś dodatkowe kariery, jakie sobie robię prywatnie czy coś tam, no to nie mam czegoś takiego. Dobra, ona będzie... Ona nie chce w ogóle świsać, widzę. O, dobra, chodź do młodego. Czy ty dasz sobie radę, kiedy ja ci dam to przetrudne zadanie, poprzytulać chociaż Samirka? Nie wiem, wyczyść dziecko za pomocą odkurzacza. Możesz się z nim pobawić? Czy będziesz pluł na zabawę z Samirkiem? Aha, okej, okay. na razie pluję, ale widzę, że już się skierowali do siebie. Aktywności, baw się. No, spróbuj. No! Czemu ty tak bardzo nie chcesz robić nic z tymi? Ja mam. To z tobą jest jakiś problem? Czy. Może to z dzieckiem? Może dziecko powinno zresetować? W dobra, zresetuję ich obu teraz. Bo aha, widzę, że ona się odresetowała, więc ja panią proszę, pani się poukłada. Mm, tu nie masz nic do posprzątania i tu też nic. Yy, a naszą dziunię zawyślamy słuchajcie na trening, bo tego, tego niebieskiego czegoś, bo jesteśmy tyle z treningiem. Yy, ja bym bardzo chciała, żeby on chociaż spróbował zająć się tymi dziećmi, yy, a nie zachodzi się na razie. No nie może nic on. Z czym jest problem? No i teraz ona się nie bawi. Bo oni cały czas coś z nim chcą i oni się po prostu bugują, nie skupiają się w ogóle. Jezus Maria, naprawdę z tymi dziećmi, słuchajcie. I teraz pewnie, no, nawet teraz zresetuję was wszystkich, słuchajcie, bo z wami wszystkimi się tutaj nie da żyć współpracować. Nie wiem. Bo wiecie, póki mam ten problem tylko na tym save'ie, no to udaję, że to dla mnie nie istnieje, ale... No, a ona bez problemu może wykonywać interakcje z tym. Naprawdę? No bez problemu, no czasami się 100 lat zastanawia i niektóre jej się usuwają, ale... Czułość, obejmij czule... Nie wiem, poznaj jakiś tam ten wam walne. A ty czemu nie układasz tych klocków? Mi się wydaje, że to raczej z dziećmi są problemy, a nie z dorosłymi. Ale nie wiem, bo głównie z szonem mam zawsze jakieś dziwne akcje i naprawdę tego nie rozumiem, skąd się to w ogóle wzięło i dlaczego. Może kiedyś, słuchajcie, nie wiem. Zrobię mu takie coś, że po prostu usunę mu wszystkie cechy, jakieś inne pierdoły i, i będę udawać, że, że jakby wszystko z nim w porządku. No bo patrzcie, no niby nie chcę mieć teraz dzieci, ale to co, to on się stresuje? Nie wiem, nie rozumiem totalnie tej sytuacji. O, widzę, że Dynka do niego podeszła, to się pobaw z naszą staruszką chociaż. No bo nie rozumiem, dlaczego wiecie, tutaj oni. Akcje mają mega super, wszystko działa, a z dziećmi to on w ogóle nic nie może robić. Tylko ona tak naprawdę może robić interakcje z tymi dziećmi. Dobra, chodź, Samirka, musisz. Yy, ja, ja z twojej perspektywy, wiesz co? Coś z nim musi być nie tak, że naprawdę on nie chce nic z tymi dziećmi robić. I ja nie wiem dlaczego. Naprawdę mnie to irytuje i nie mogę dojść do sedna problemu. Ale no, dopiero co wyskoczyło mi, wiecie, znowu jakiś błąd, to może dzisiaj, znowu po nagraniu dwóch odcinków, bo nagrywam na dziś i na przyszły poniedziałek. Ty, aha, a z nim możesz się pogadać? A nie, czekaj, nie ty, tylko on. Wejdź se pogadać że mam zabawne powitanie. A z nim to bez problemu, tylko ze swoimi dziećmi nie chcę spędzać czasu. No, why I'm not even... Ach, nie wiem, czy zmiana tych cech coś po pomoże, nie mam pojęcia, słuchajcie, coś popróbuję sobie. Między odcinkami. to w ogóle przemęczona. Ale patrzcie, jak tu ładnie jest. To, jest. to jest bardzo fajne. A ty sobie gadasz z nim, jo? Ja mam może fotkę cyknę, bo wy tacy. Takie ziomeczki widzę, jesteście. Kurde. Dobra, to mamy fotę. Fota się przyda zawsze. No, to siusia, na początku, to jest tak męcząca robota. I okej, okay, teraz bym chciała, żebyś ty sko Nie ruszaj dziecka, bo je zbugujesz znowu. Już się zdążyło, już się zdążyło. Proszę, układaj klocki. Dobra, nie jest zbukowane. Ty zajmij się sobą, zrobisz obiad, czy tam kolację, czy tam, nie wiem. Bo my se sami nie pojedziemy, Ale kupę walną, aż jest brudno. Nie, zostaw córeczkę. Zostaw ją. Proszę cię, kąpiel z bąbelkami dla Samirka. Chciałeś się dwójki... Zostaw dziecko, ty będziesz gotować Zara, podaj obiad. Podaj obiad, 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 bewsztyk tatarski. Niech będzie nawet ten bewsztyk tatarski, niech to tam wiecie. Po prostu z nim musi być coś nie tak, albo z dziećmi jest coś nie tak, ale ona nie ma większych problemów z tymi dzieciakami. Mm. Ona niby, patrzcie, obawa przed zdradą Jezu. Ona też nie chce mieć teraz dziecka, i tak z dziećmi spędza dużo, dużo czasu, więc nie rozumiem totalnie tej sytuacji. Chciałabym spróbować zrozumieć, ale chyba nigdy mi się to nie uda. Wakana, widzę się to sobą tutaj zajmuje. Najlepsze jest to, że wiecie, ten dom nawet nie jest duży, ale też mam tutaj dość często i też mnie zastanawia, skąd się to w ogóle w taki sposób organizuje. Ale no. O Boże, dziecko złe, dziecko głodne, dziecko... Eee, co ja mam z tobą zrobić, dziecko? Czekaj, dziecko. Ojciec robi obiad. No jajka ci nie dam, żeby zjeść. No bo ona spać pewnie będzie chciała iść. Kurde. Wyczyść to. Wykąpałaś już dziecko, dobrze, bardzo się cieszę, więc teraz wykąp siebie. Tamir weź choć tu, bo mama będzie się wstydzić, sobie myć. I teraz tak. Czy ty masz ten besztyk? Nie, ty jesteś w trakcie gotowania i to trwa 140 lat, zanim. A, dobra, mamy to. Dobra, i teraz ja bym chciała to wziąć tutaj na górę. I dzieciaki, spróbujcie chociaż to zjeść. Bo akurat to, że dzieciaki nie dojadały porcji, to był zawsze jakiś tam. Błąd, od kiedy tylko dzieci się w tej grze pojawiły. Że wiecie, że oni zostawiają jedzenie niedojedzone i wtedy jest problem. No i oni schodzą specjalnie na sam dół. ona jest tak zmęczona. Ona zanim to zje, to ona będzie miała dość życia. Zjedz to, dziecko drogie. Ja się zaraz przyteleportuję. Jedz, no zostaw starego. Zjedz. No nie wierzę, nie. No jedz to. Nie wytrzymam. Naprawdę nie wytrzymam. Ty, znikaj mi ze świata, człowieku! Ty, ja, ja... ja nie wiem, czy to teraz tego wina, że ona jest zbyt zmęczona, czy czego. Ona ciągle myśli o starym, a stare mają w tyłku, więc stare nic z nią nie zrobi, a jednocześnie wszystko jej upada. Jest zmęczona, starana, idź spać. Nie wiem, z nią jest tak ciężko współpracować z tym dzieckiem. <laughs> nawet się nie wypowiem. O, dobra, posprzątaj. Nie wiem, zaraz zrobię mu, słuchajcie, wielką reorganizację umiejętności wszystkiego, bo ja mam go dość. Mam go dość. W ogóle mnie pomaga. To jest typowy stary, który się w ogóle nie przykłada do, do rodziny ani do niczego. O, ona to setra kupę walnęła, bardzo się cieszę. No, bo już naprawdę nie wiem, czy to, że ich jest dwóch, jest dwóch rodziców, jedno i drugie. Aha, ona zasnęła. No wstawaj, słoneczko, no idź spać. I spać do łóżeczka, to chociaż się weśpisz. Dobra, słuchajcie, widzę, że nagrałam z 12 minut, ale ja tutaj powalczę jeszcze i bardzo Wam dziękuję za to. Widzimy się w następnym. Pa pa.